No to w porządku. Kontynuujmy przygodę z Valiant Hearts. Ostatnio dosyć krótkie to było, chociaż w zasadzie obarczone strasznymi problemami. Pierwszy raz tak utknąłem na zagadce tutaj. Swoją drogą, tu zagadki są skonstruowane w bardzo, bardzo charakterystyczny sposób. I trzeba się przyzwyczaić do tego. Ale jak już się człowiek przyzwyczai, to mniej więcej kojarzy co i jak, i w jakim tempie i w jakiej kolejności co należy robić. Natomiast to mnie absolutnie zaskoczyło. Bo wskazówki wydawały się proste, ale odnalezienie celu nie bardzo. Bo jakiegoś ataku możemy się spodziewać. Znaczy, musimy przeprowadzić jakiś atak. Emila najbardziej lubię. Tutaj oczywiście wszystkich lubię, te wszystkie postacie, ale Emil jest taki wiekowy i w ogóle. Prawie każdy ma brodę, to jest też rzecz fajna. Zresztą trudno się golić, wojna jest, nie? Tu jest mina? Aha, czyli nie kopać, w dół nie kopać, rozumiem. Panie boskie. A jak tu? Holender, dobra. Dobra, spokojnie. No spokojnie, to wszystko nie jest takie oczywiste. Kopać, nie kopać. O, shit. Chyba zepsułem. Trzeba było iść bardziej do góry. Oj! Zdecydowanie zepsułem. Chodź piesku tutaj. No jakieś gazy straszne. Tam Freddy czeka na górze. Oho. Ten tu dorzuca cały czas i para leci w związku z tym. No, Niemcy też ludzie, nie? Fort Dumont. Dumont był jednym z symboli bitwy o Verdun, wykorzystywanym przez oba obozy do celów propagandowych. Niemcy przejęli fort w lutym 1916 roku. W październiku tego samego roku odbili go alianci, okupując to ciężkimi stratami. W międzyczasie fort został poważnie uszkodzony przez potężną eksplozję, w wyniku której zginęło prawie 800 Niemców, znajdujących się w środku. Nie było to dzieło jakiegoś dzielnego żołnierza, lecz efekt zaniedbań. Płomień z pieca rozprzestrzenił się na skład amunicji i paliwa. No to już wiemy, czemu te zaniedbania się pojawiły. Bo wadzec, który miał pilnować ognia, dostał w łeb. Oni tak ćwiczą tutaj. Miotaczy płomieni używali po raz pierwszy Niemcy w czasie szturmu na utracone wcześniej pozycje, który miał miejsce w lipcu 1915 roku. Chociaż spodziewano się ataku, zastosowanie tej broni było dla aliantów zaskoczeniem, a co więcej przyczyniło się do sporych strat.
Efekt psychologiczny był bardzo silny, jednak brytyjscy żołnierze nauczyli się radzić sobie z wolno poruszającymi się przeciwnikami, którzy nosili ciężkie wyposażenie. Mimo skuteczności miotaczy, alianci nie zdecydowali się na ich użycie. To jest w ogóle zaskakujące. Niemcy mają bardzo specyficzny sposób prowadzenia wojny, który, no... daleki jest od... nie wiem... to nie było miłe. Najpierw ataki gazowe, taki niekonwencjonalny sposób prowadzenia wojny. Ataki gazowe... potem... miotacze płomieni... tak dalej, tak dalej. Mam pomysł. Rzucę sobie okiem tutaj. Dobra. To powinno na dłuższy czas podpalić. A w to on nie chce dmuchać. No dobra, zobaczymy, spokojnie. Już gołąb chce mi podpowiadać, ale nie chcemy tak od razu. Okej. Dobra. O! Usta drewniana skrzynia. Kiedyś miałem taki piórnik w szkole, który przypominał to. Pusta drewniana skrzynia, w której niemiecki żołnierz transportował swój dobytek. Walizki nie były wówczas towarem powszechnym, a biedni żołnierze ruszali na wojnę z dobytkiem w plecaku lub w drewnianych skrzyniach. Cholera, w plecaku chyba lepiej nosić. Dobra. Już wiemy, co mamy zrobić. Zagazować tego biedaka. A teraz trudna kwestia, jak skłonić tego faceta? Piesku, uciekaj! A zaraz. Pomyślmy. Musimy podpalić to. Nie, my w szkole nie miałem skrzyni, tylko taki piórnik drewniany. Dobra. Może spróbujmy tak. Nie. Jeszcze za wcześnie. Spokojnie. Facet nie chce tym urządzeniem dmuchać w to. Natomiast na pewno będzie chciał dmuchać w lalkę. Jakkolwiek by to nie brzmiało, naprawdę. Dobrze kombinuje, co? No tośmy go załatwili. Dobra, teraz trzeba się zająć tym strzelcem na górze. Może Freddy mnie w tej kwestii wesprze. On w pieska nie strzela. Znaczy nie, chyba raczej nie będzie. Dobrze. Trochę się bałem tego manewru. Sam dynamit raczej sprawy nie załatwi, trzeba by go podpalić. Ale zwiał? Hmm.
No, odwróć się, koleżkę. Zobaczmy co wyżej. W schowku coś musi być? Ale to znajdźka. Żelazny pierścień z napisem Gold Gap Ich für Eisen. Dawany w zamian za cenne przedmioty w ramach programu mającego na celu zapewnienie funduszy na kontynuację niemieckich działań wojennych. Coś w ramach obligacji, co? No, tu na górze coś mamy. Tu by się przydał Emil z łopatką. Cofnijmy się. Może tu się uda Emila jakoś stąd wydobyć, co? Nie, chyba nie, ale sprawdzę. Nic z tego. Emil został na razie na dole. Tu na pewno nie przejdę. Tu jest dziura, ale ten pies raczej... nie ma po co tam wchodzić. Jest. Co my tu mamy? Kuchenka gazowa do podgrzewania żywności lub ogrzewania pomieszczeń. Urządzenie to nie było jednak najlepszym wyborem. Na przykład chciało się ogrzać skład paliwa? Do miotaczy ognia. Czyżby tu jakaś sugestia? Pusto. Też pusto? Sprawdźmy tu. O, Holender, zamknęło się. Co piesku, ty lepiej idź tam. Tak jest. Mamy tu kilka opcji, z tego co widzę. Możemy rzucić tak. Tak jest. Doskonale. Jeden dynamit ze sobą zabiorę. Nigdy nie wiadomo, co się może przydać. Co tutaj, tym razem? Strasznie wredny ten baron. Uuu! Dobra, one tutaj gasną. Mam pewien plan. Doskonale. Warto było zabrać ze sobą dynamit. Uf, myślałem, że nie zdążę. Holender. A, shit. Nie udało się to do końca. Spokojnie, piesku. Zaraz zrobimy to jak należy. Tak jest. Elegancko. Tam ci już uciekają. Dobra robota.
Ale to zabierzemy ze sobą. Aha. No dobra. Nie, czyżby tu nic nie było ciekawego? Niemożliwe. A to są te plany sterowca i tak dalej. Przypuszczam, że tutaj ojciec Anny pracował, ten wynalazca. Któremu też chcemy gdzieś tam pomóc, mam nadzieję. Ten facet już widzi, że my na niego polujemy. Tak jest. Tego się chyba nie da tak zrobić dobrze. Nie, nie zapaliło się. Ooo! Spróbujemy z dołu. Jest. Dobra, można iść dalej. A ci zwiewają. Dobrze, że psa nie porwali. To już raczej nie będzie mi potrzebne. Ta przekładnia spełniła swoją rolę. Czy coś ciekawego w tych szafeczkach? Nie bardzo. Kolejne plany. O! Ojciec Anny. Co za wredniak. Emil. Do dzieła, Emilu. Świetne są te relacje między tymi postaciami. Także gdzieś słychać z oddali wołanie o pomoc. Tak jest, to tu widziałem to przejście. Spieszę się, spieszę, Freddy. Coś tu widzę. Projekt najnowszego wynalazku ojca Anny, silnika czterosuwowego. Całkiem niezła maszyna. To nie tak.
Chyba też nie tak. Dobra, mamy to. Nie, przecież już byłem tak blisko rozwiązania. Dobra. Już byłem tak blisko. Damy radę, damy radę. Kurde! Jest, jest. Tak jest. Boże, jaka tu jest muzyka. Despite the fort's partial destruction, the Germans held their position. The mission was a failure. Rany boskie. A, to jeszcze przed nami. Trzeci rozdział. Ale to już następnym razem. My darling. Tak coś czuję. Very dear friend. He was like a brother to me. And his death affects me much more than I could imagine. In happier news, Carl is safe from the trenches and his condition improves steadily. I'll go and see him on my next leave. And what about you? How are you? Are things in Saint Mihiel any better? Carl discovered things were not, in fact, any better. According to Marie's last letter, his son had fallen gravely ill. Carl had come to a decision. This war would never end. He had to escape. Holender. No, przyjdzie nam pokierować losami Karla teraz. Ale niestety Freddy zginął. Zupełnie się tego nie spodziewałem. No, no. No nic, do zobaczenia. Trzymajcie się, hej.